Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać 5 gadżetów czy akcesoriów cukierniczych, które zmienią Wasze wypieki i sprawią, że Wasze wypieki będą wyglądać jak z cukierni. Postanowiłam nagrać ten film, ponieważ wiele z Was pyta właśnie o te rzeczy. Często są pytania, jak zrobiłaś to, jak zrobiłaś tamto. Oraz dlatego, że ja sama z tym wszystkim zmagałam się na początku mojej przygody z pieczeniem i zawsze zastanawiałam się, czy to, co kupuję, jest w dobrej cenie, czy ja to właściwie będę używać, do czego ja to mogę użyć. Dlatego chcę Wam to ułatwić przez ten filmik. Na początku też dodam, że dodam wszystkie linki do tych akcesoriów na dole, do dwóch sklepów i do jednego sklepu dostałam dla Was kod zniżkowy, aczkolwiek nie jest to post ani filmik sponsorowany. Ja te wszystkie rzeczy kupiłam sama, ponieważ ich używam. Mówię to dlatego, ponieważ chcę, żebyście mieli pewność, że to są rzeczywiście dobre rzeczy i jeżeli w nie zainwestujecie, to będziecie ich używać. Także teraz możemy zaczynać. Pierwszym akcesorium w kuchni, którego ja używam do praktycznie każdego wypieku i który uważam, że jest w stanie bardzo, bardzo wiele zmienić, jest prosty rękaw cukierniczy. Rękawy cukiernicze nazywają się jednorazowymi, aczkolwiek z mojej perspektywy nie są jednorazowe, bo ja moje rękawy myję i zużywam wielokrotnie. Ja mam tutaj prosty rękaw. Jeżeli chodzi o domowe wypieki, większe rękawy raczej nie są potrzebne. To jest rękaw kupiony w Carrefourze. Ja dodam też linki do rękawów, które będziecie mogli kupić online. Dlaczego rękaw cukierniczy jest super? Ponieważ jest uniwersalny, możecie do niego wrzucić jaki krem tylko, czy jakąkolwiek inną substancję, jaką chcecie. Może to być zwykła bita śmietana, a może to być krem czekoladowy aromatyzowany pomarańczą. Także tutaj rzeczywiście możecie robić co chcecie. I możecie używać go zarówno do tego, aby wycisnąć krem na tort, który później będziecie rozsmarowywać, a także bezpośrednio do dekorowania Waszego tortu. Drugim akcesorium jest tylka czy końcówka do dekorowania. Jest bezużyteczna bez rękawa, dlatego też rękawy cukiernicze są moim zdaniem najważniejsze. A tylka jest to dodatek, który sprawi, że krem, który będziecie wyciskać, będzie wyglądał przepięknie. Ja używam 3 tylek. Mam dużo więcej tylek, ale nie używam prawie żadnych z nich, dlatego to jest też moja rada dla Was. Moim zdaniem na początek, czy tam nawet później, nie są potrzebne inne tylki, bo wzory z jednej tylki możecie uzyskać kilka wzorów i nie jest Wam potrzebna rozcięta gwiazda numer 1, 2, 3, 4, 10. Wystarczy Wam jedna końcówka. Ja mam 3 tylki, których używam zawsze. Jest to tylka Wilton 1M, tylka Wilton 4B, oraz tylka z Wiltona, to jest chyba końcówka numer 2, ale nie jestem pewna. Ta tylka to ta sławna tylka, którą wyciskam moje różyczki. Czy to różyczki z kremu, czy to różyczki z bezy, czy to różyczki z czegokolwiek innego. Ta tylka wyciska te małe beziki z paseczkami. Jest prześliczna, ona wyciska takie moim zdaniem cukiereczki. A to jest tylka, która pozwoli Wam na wyciskanie wzorków, napisów i prostych kresek czy małych kropeczek. Ta tylka nie jest konieczna. Jeżeli mielibyście wybierać, to ja polecam na początek tą, później tą, a na końcu tą tylkę, bo paseczki czy kuleczki możecie też wyciskać poprzez odcięcie Waszej końcówki rękawa i niekoniecznie jest Wam potrzebna ta końcówka, aczkolwiek ja ją mam i używam. Trzecim akcesorium, gadżetem, substancją w tym momencie są barwniki. Barwniki są cudowne. Ja uwielbiam barwniki. I tak, ja do moich wypieków używam tak właściwie
czterech kolorów. Po pierwsze używam barwnika złotego i zaraz pokażę Wam, jak on wygląda. Pierwszym barwnikiem złotym, jaki kupiłam, i możecie zobaczyć, bo to jest już puste opakowanie, ale dalej mam opakowanie, to jest jakaś reszteczka na końcu, jest ten barwnik z Food Colors. Ja uwielbiam ten barwnik, jest cudowny i uniwersalny, ponieważ z barwnikiem tego typu, to jest barwnik do ręcznego dekorowania, żywności i tak dalej w proszku. W proszku, złote barwniki w proszku. Jest uniwersalny, ponieważ tak, po pierwsze, co się robi z barwnikiem? Barwnik złotym. Barwnik możecie nabrać na pędzelek i możecie dmuchnąć w ten pędzelek i wtedy Wasz tort zostanie opruszony złotem. Barwnik możecie bezpośrednio dodać do Waszej polewy i dzięki temu Wasza polewa będzie się mienić, będzie taka magiczna. Oraz barwnikiem możecie też malować, szczególnie barwnikiem złotym. Ja już wypróbowałam obydwa z tych barwników. Ten barwnik kosztuje 25 zł i jest bardzo wydajny. Ja zużyłam go, prawdopodobnie używałam go przez rok. Barwniki w proszku możecie tyle bez problemu przechowywać, one się nie psują, bo to są barwniki w proszku, o ile oczywiście nie wsypiecie tam jakiejś innej substancji. I ten barwnik kosztuje, tak jak już mówiłam, 25 zł, a to jest mój nowy barwnik, który kosztuje 50 zł. Tak też uważam, że to dużo, ale zainwestowałam w niego, bo bardzo chciałam zobaczyć, jak wygląda. I przetestowałam już obydwa i jeżeli miałabym doradzać, jeżeli chodzi o to, który barwnik kupić jako pierwszy, wybrałabym ten. On nie kryje tak dobrze jak ten barwnik, ale jest moim zdaniem bardziej uniwersalny, ponieważ tym barwnikiem nie można opruszyć tortu, można nim jedynie malować. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Tym barwnikiem możecie opruszać tort, możecie go dodawać do polew i możecie nim malować, czyli to jest trzy w jednym, a ten ma tylko jedną funkcję. No to teraz będzie magia. Pokażę Wam, jak można pomalować bezę i jak wygląda ten barwnik przy użyciu właśnie barwnika i spirytusu. Właśnie dzięki spirytusowi możemy malować nasze bezy. Dlaczego? Ponieważ jest to alkohol, który odparowuje. Także w momencie, kiedy my sobie malujemy naszą bezę, zostaje tylko i wyłącznie nasz barwnik, a spirytus odparowuje. Dobra, ja się postaram pokazać Wam, jak zmienia się ten barwnik przy tym, jak ja nalewam spirytusu, bo to jest magia. Proszę bardzo. Ale teraz możecie zobaczyć, co się stało. No, dla mnie to jest właśnie magia wypieków, magia złotych barwników. Takim barwnikiem możemy zacząć malować. Ja mam gładki pędzelek, którym będę malowała moje bezy. To jest właśnie ten barwnik, o którym mówiłam Wam, że bardzo dobrze kryje, aczkolwiek nie nadaje się do dmuchania na przykład na torty, czy moim zdaniem dodawania do polew. I patrzcie na to, jak teraz zmieni się nasza beza. Staramy się, aby na pędzelku było jak najwięcej barwnika, a jak najmniej spirytusu mimo wszystko. No, nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale ja sądzę, że to jest magiczne. Także możecie sobie pomalować tak swoją bezę, swoje ciastko, swój lukier. Świetnym patentem jest też malowanie na przykład orzechów na Waszego mazurka. Wyobraźcie sobie, że macie zwykłego mazurka, a później macie mazurka ze złotymi orzechami. No, wyobraźcie to sobie. Możecie oczywiście też pomalować na przykład całą Waszą bezę. Jak widzicie, mimo tego, że ja tak sobie maluję, to beza się nie rozpuszcza, bo maluję to spirytusem i alkohol odparowuje, a na mojej bezie zostaje tylko barwnik i nie beza jakby co nie śmierdzi, ani nie smakuje alkoholem. Beza pomalowana złotkiem. Ok,
Cieszę się, że mogłam Wam pokazać, jak prezentuje się złoty barwnik. Jeżeli chodzi jeszcze dodatkowo o barwniki, fajnie jest mieć jakiś kolor. Ja zazwyczaj używam do moich wypieków barwnika różowego. Ja mam tutaj barwnik różowy Sweet Decor, barwnik w proszku. Polecam ten barwnik i też barwnik z Food Colors. Food Colors to jest firma barwników. Uważam, że mają jeden z najładniejszych kolorów. Nie polecam innych barwników, jeżeli chodzi o kolory. Skupiłabym się na początku na różowym, żółtym, może pomarańczowym, ze względu na to, że to są apetyczne kolory. Różowy kojarzy się z truskawkami, z malinami, ogólnie z czerwonymi owocami. Żółty może z cytryną, pomarańczowy też z pomarańczami, a niebieski czy zielony raczej sprawia, że nasz tort wygląda dziwnie. Na początek może zrezygnowałabym z tych barwników. Te barwniki kupujemy dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście robimy jakieś figurki czy tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o kolejne barwniki, ja używam też barwnika czarnego i białego. Barwnika białego używam do mojej polewy lustrzanej, tylko i wyłącznie. Dodatkowo ciekawostka, barwnik biały zawiera w sobie bardzo dużo tytanu, więc nie poleca się konsumowania dużej ilości tego barwnika. A barwnik czarny używam przede wszystkim do malowania jakichś rzeczy, tak jak Wam już pokazywałam, malowanie złotym barwnikiem. Tak samo maluję czarnym barwnikiem, czyli przy użyciu spirytusu. Teoretycznie nie jest Wam ten barwnik potrzebny, jeżeli na przykład będziecie kupować złoty na początek, ponieważ oczka czy tego typu rzeczy możecie też domalować sobie złotym barwnikiem. Kolejnym gadżetem, którego ja notorycznie używam w kuchni, jest taka szpatułka do wygładzania boków tortu. Ona jest cudowna, nie kosztuje wiele, bo ja tą szpatułkę, nawet nie wiem, czy można to nazwać szpatułką, kupiłam w Tesco w zestawie z drugą szpatułką za jakieś chyba 5 zł, tak mi się wydaje. Ostatnio w Carrefourze też je widziałam, one też są online. I dzięki niej Wasz tort będzie o wiele, wiele prostszy, o wiele, wiele gładszy, ponieważ taką szpatułkę stawia się na Waszym brzegu Waszej patery i po prostu się wygładza. Nigdy nie uzyskacie takiego efektu małą szpatułką, którą będziecie jeździć dookoła tortu. Wasz tort nigdy nie będzie tak gładki, jak tort, który będziecie wygładzać tego typu szpatułką. Najlepsze są szpatułki jeszcze takie wysokie, metalowe. One są drogie i nie polecam ich na pierwszy raz. Warto kupić na początek taką szpatułkę, żeby później nie było nikomu przykro, że zainwestował, a coś nie wychodzi. Ja zawsze też myślę, że lepiej na początek wybrać tańszą alternatywę, zobaczyć, jak mi się to sprawdza w kuchni, czy mi się to podoba, czy ja rzeczywiście będę tego używać, a dopiero później inwestować. Także to jest czwarty gadżet, którego ja używam w kuchni. I piątą rzeczą, akcesorium jest podkład do tortu. Jeżeli robicie już piękny tort i chcecie, żeby on zrobił wow, i już się staracie w tej kuchni i spędzacie tam rzeczywiście kilka godzin, warto zainwestować w coś, na czym będziecie ten Wasz tort mogli wyeksponować. Rozwiązań jest kilka. Ja mam moją paterę, którą widzieliście na wielu, wielu zdjęciach. To jest moja ulubiona patera. Ona miała jeszcze nóżkę, ale już nie ma nóżki. Ja ją kupiłam w sklepie Duka i to było bardzo dawno temu. Byłam w tym sklepie, bo chciałam kupić sobie drugą taką paterę, ale niestety już tego nie było. Piękne patery są na stronie West Wing, ale są drogie. I też wydaje mi się, że na Duce są fajne patery. Jeżeli chodzi o to, jaką ja bym paterę, jeżeli chcielibyście już inwestować w paterę, polecałabym paterę, która jest całkiem płaska. To znaczy nie ma żadnych tutaj zakończeń, ozdobników itd.
nie wiem, dlaczego ludzie produkują więcej takich właśnie z zakończeniami, ale ja polecam taką paterę. Dlaczego? Ponieważ, tylko odłożę, ponieważ po pierwsze, łatwiej Wam przyłożyć tort. W momencie, kiedy Wy będziecie przekładać swój tort, załóżmy, który będzie na nożu, no nie będziecie w stanie sunąć tego noża płasko, jeżeli tutaj będzie coś. Po drugie, często dekorujemy bezpośrednio na paterze. Jeżeli będziemy mieli, o, chociażby to, nasza patera będzie odrobinę mniejsza, a tutaj będziemy mieli jakieś coś, no to będzie nam to ewidentnie przeszkadzać i nie będziemy w stanie tego zrobić. Także jeżeli kupujecie paterę na początek, to kupujcie ją bez żadnych ozdobników, które wychodziłyby do góry. Możecie kupować z takimi, które wychodzą w dół. Chodzi o to, żeby Wasza powierzchnia patery była całkowicie płaska. Alternatywą do ceramicznej patery są podkłady papierowe. Ja mam taki podkład. Ten podkład kupiłam na stronie torcik.net. Podlinkuję Wam go pod spodem. I jest to podkład dwustronny. I co jest świetne, to to, że ten podkład jest bardzo tani. Ten podkład teoretycznie możecie umyć, aczkolwiek on się na pewno zniszczy po dwóch razach, ale na początek można sobie coś takiego kupić. To kosztuje niecałe 2 zł. Ma to kilka wad. Po pierwsze, jeżeli zrobicie tort i położycie sobie tort, a ten tort ma krem, to jest prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy będziecie podnosić wasz tort i będziecie go na przykład wyciągać z lodówki, wasz podkład tekturowy się wygnie. I jak on się wygnie, to wasz krem na torcie też się wygnie i on nie wróci już do tego kształtu, który był wcześniej. Także o tym warto pamiętać, na to warto uważać. To na pewno nie stanie się z Waszą paterą. Jeżeli chodzi o podkłady, no to tak jak już mówiłam, tak, on jest płaski, on jest mimo wszystko tekturowy, może się wygiąć i jeżeli położycie tort, będziecie go kroić, no to będziecie jeździć po tej tekturce Waszym nożem, więc prawdopodobnie taki podkład będzie do wyrzucenia. Aczkolwiek, jeżeli chcecie próbować na początek, to polecam takie podkłady. Ja ich używam, bo często robię ciasto dla kogoś na urodziny, czy to na święta, czy gdziekolwiek. I po pierwsze mam 2 patery tylko, takie ceramiczne ogólnie w domu. I to jest zawsze problem, żeby później odzyskać tą paterę, no zdzwonić się, dobra, to ja po to przyjadę czy coś. Dlatego często dla znajomych, przyjaciół i rodziny robię ciasta na tego typu podkładach. Także to by było na tyle. Tyle chciałam Wam powiedzieć o tych rzeczach, dzięki którym Wasze wypieki będą magiczne, prześliczne, jak tylko chcecie to nazwać. Także ja wszystko podlinkuję na dole, dodam wszystkie linki razem z alternatywami do 2 sklepów, którymi są sklepy aledobre.pl i sklep torcik.net. Do sklepu aledobre na kod, który podam w boksie pod filmikiem, będziecie mieć 10% zniżki na wszystkie produkty. Ja mam sentyment do tego sklepu, bo to jest sklep, w którym kupowałam wszystkie moje pierwsze akcesoria do kuchni. Dlatego polecam Wam też ten sklep. Torcik.net też polecam. Tam właśnie możecie kupić na przykład ten barwnik, a w sklepie Aledobre możecie kupić ten barwnik. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że był dla Was przede wszystkim pomocny, bo to miałam na celu. Dawajcie znać, czy chcielibyście się jeszcze czegoś dowiedzieć. Ja Wam chętnie pomogę. Także jeżeli podobał Wam się filmik, czekam na Wasze łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje i widzimy się w kolejnych filmikach, w których będziemy wykorzystywać końcówki, barwniki oraz rękawy, a także podkłady. Do zobaczenia!